Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Duo z panem Tritsusem Jerzem. Elo, mordeczko. Witam, wiem właśnie Mike and Mike, stary, jest dobrze. No i jest git i słuchajcie, jak widzicie w ostatnim odcinku Erdesta na kanale, do którego was serdecznie zapraszam, jest w karcie cała playlista z Minecraft Duo. Słuchajcie, przyprowadziliśmy w sumie tutaj wieśniaków. Patrzcie tylko, ej, nie, mordo, to jest tylko jeden wieśniak. Jak to? No popatrz, a, bo jeden tam jest zamknięty, zobacz. Czyli mamy tylko, dobra, najważniejsze jest to, że słuchajcie, mamy dwóch wieśniaków i znaleźliśmy jeszcze po drodze jakichś dwóch jeszcze innych wieśniaków. O, dzień dobry panowie. Nie, żartowałem oczywiście. Słuchajcie, zaprosiliśmy dwie nowe osoby do Minecraft Duo. Będą należeć do, słuchajcie, ekipy Minecraft Duo. Jeżeli wy też chcielibyście dołączyć do serwera Minecraft Duo, to słuchajcie, zapraszam na Discorda i piszcie pod odcinkiem, słuchajcie, w komentarzach, że chcecie dołączyć. I zostawiajcie łapy w górę, oczywiście subskrypcję na kanale. I zapraszam serdecznie na vlogi, bo są naprawdę kozackie, które też macie w karcie. I słuchajcie, chłopaki, zapraszam. Niestety chłopaków nie ma na mikrofonie. Dobra, i o co tutaj chodzi? Dlaczego w ogóle chłopaki są z nami na serwerze? Ponieważ będą nam pomagać. Jesteśmy ekipą, słuchajcie, tworzymy Minecraft Duo serwer wspólnie i będziemy rozszerzać go coraz lepiej. Tak jest mniej więcej, Ernest? Tak, dokładnie. Jeżeli chcecie kiedyś się znaleźć na Minecraft Duo, bo będziemy już dodawać też pojedynczych widzów. Tak, po kolei. No to wbijajcie na Discorda. W dzisiejszym odcinku, tak jak mieliśmy zaplanowane, słuchajcie, musimy zrobić tutaj cały domek i chłopaki nam na pewno pomogą w tym. Tylko że jest jeden problem. Wy nic nie macie. Nie sądzę, nie pomożesz mi? No ej. Spokojnie, ej, a w zamian za zbroję. Jest tylko jedno rozwiązanie. Ja mam. Zobacz. O, masz kilo, ale to za mało. Patrz, stary. Nie pomożesz? Nie, zostaw. Fraggers, a za zbroję na przykład? Jaka wypłata. Płatka. Słuchaj, diamenty, chodź, pokażę ci, co mamy. Chodźcie w ogóle. Słuchajcie, chłopaków już oprowadzaliśmy po serwerze, żeby wiedzieli mniej więcej. Elo. O, dzień dobry. I słuchajcie, tutaj macie na górze, o, w tej skrzydce możecie sobie wziąć wszystko, co chcecie. Oczywiście wszystko jest wspólne póki co. Wszystko, co chcecie, zabrali wszystko, no pięknie. To będzie ciężkie dodawanie widzów tutaj, dlatego że pójdziemy z torbami. Bez kitu. Oni będą wszystko musieli, ale nie, no, pracować na tej itemki, stary. No tak, no, teraz. No oczywiście, że tak, jak wszyscy będziemy wspólnie, stary, tworzyć to wszystko. Plan jest taki, że słuchajcie, tutaj w tym miejscu całe to wszystko, całe to miejsce, co tutaj widzimy, jakby ten przesmyk w górze, ma być po prostu jedną wielką wioską dla wieśniaków. I teraz, kurde, pomysły są różne na pewno, no, więc trzeba to jakoś stworzyć. Póki co, Ernest, co ty, żeś lepiankę jakąś, kurde, w skalę żeś zrobił? Ja ci chciałem powiedzieć, że ja tutaj tyram. Tyrasz? Od 8 do 16, o, zajęte, żebyś zajęte, ty no, darmo zjadzie. Zamknęliśmy, nikt nie będzie chciał tutaj mieszkać. Biedny trawo został zamknięty. Nie ma, nie wychodzimy już. Nie, no tak zupełnie poważnie, to co, jak to robimy? Robimy wioskę takie, w sensie w skałach robimy domki? Tak, stary, zobacz, chodzi aha, o to w okay, skałach, no tak, w sumie i chodzi o to, żeby one sobie tu łaziły i tylko wystawały, stary, takie okienka, z których one by wyglądały. Czaje, to jest spoko pomysł, no. W skałach, no. Dobra, czekaj, ale na początek wiesz, co musimy zrobić? Co? Tutaj trzeba będzie zrobić podłogę z drewna, żeby się moby im nie spawnowały, stary. A tak to działa, że na drewnianej podłodze? Nie, na półpłytkach po prostu to ci chodzi, na tak? No, dobra, nie wiem, mordo. W każdym razie i tak bym zrobił mi ładną podłogę tutaj. To ja się zajmę też domkiem dla jednego z wieśniaków. Mordo, to będzie tak, że Fraggers będzie mi pomagał, a Trevor będzie tobie pomagał bardziej, tak jakby, nie? Ale i tak będziemy wspólnie. Mi to bardzo odpowiada, dlatego że jak patrzę na skina, to od razu wiem, który jest lepszym pomocnikiem. O ty, co ty gadasz? Fraggers, weź mu pokaż, kto jest najlepszym pomocnikiem. Robimy mnie pojedynek. Nawet nie ma, mordo. Nie, tylko nie chodziło mi o walkę. Chodźcie, musimy udowodnić, kto jest bardziej robotliwy, kto lepiej pomaga. Dawaj, Fraggers, kto szybciej zbuduje domek ładny? Nie, ej, mamy pomysł, jeszcze diamenty, stary, jakiekolwiek? Nie mamy chyba już, chyba zostały wszystkie wykorzystane. No nie trzeba zebrać. I nie mamy też żelaza. No. Jest siodło dla końca żelaza. No to słabo. Zaraz zbierzemy, tylko najpierw zajmijmy. A co, wy robicie domkiem drugi domek już? Tak. No kto pierwszy, stary, kto pierwszy i kto lepszy? No dobra. Pokoje niech już tak mamy. Się stanie. Pokoje już mamy, znaczy jeszcze Fraggers i Tremo nie mają swoich pokoi, ale sobie zrobimy. Tam na dole, stary, w sumie są dwa pokoje wolne u nas w domu, więc można, mogą zrobić losowanie, który pokój będzie czyj. No albo zrobić zupełnie nowe pokoje, zobaczymy. Czy ściany zostawiamy taką stone'ową, taką ładną, czy jak, Fraggers, jak myślisz? Jak masz jakiś pomysł, to od razu wykładaj. Cię z drewnem kojarzy. No mi też. Co tu powstaje? Dom. Tremo tworzy domek tutaj. Aha. Albo oborę. Wiecie co, nie ma co zajmować za bardzo tutaj miejsca, bo się przyda dużo miejsca na pewno. Znaczy, to możemy zostawić, ale akurat przyda nam się dużo miejsca na jakieś zboża i tak dalej dla wieśniaków. Może ci to problem wstępnie zarysuję. No dobra, spoko, Fraggers. To trzeba będzie pościnać właśnie drewno. No. Chłopaki sezonki muszą sobie zrobić jakieś narzędzia. A, widzę, że tutaj jest kill off, ale nie ma siekierki. No, a czemu robicie tutaj z drewna w ogóle? A z czego? A, myślałem, że w samym stołu nie robimy. Nie, żeby były w sensie tylko zrobimy takie okienka, stary, jakby. Nie, tak będzie fajnie. I teraz
teraz tutaj się zrobi to jeszcze tylko, zaklepie się to, nie? Nie, według mnie w ogóle by fajnie to wyglądało, jakby nie było z drewna po prostu. Tak? Tylko jakby to było w skale, same okna i w środku, żeby było widać, że to je, i w środku było wszystko z drewna na przykład. Nie, no według mnie to w miarę nawet spoko. Chociaż najfajniej to by wyglądało, jakby to były takie okrągłe, nie? No tak, takie okrągłe okna w skale, stary, gdyby były. Czaję, no. Może drewniane okrągłe okna. Może jakby to tak wyglądało, to może będzie spoko. Dobra, takie na razie zostawmy i po prostu tutaj trzeba zrobić jakby głębszą dziurę, żeby to jakby wystawało. Na dwa? Jak co na dwa? A, że tak na dwa. Dzień nie, to już będzie chyba zbyt szerokie, to mi się wydaje. Co robi ten domek? Chyba będzie zbyt szerokie. Jak na łódce leci? Chłopie, co ty robisz? Czekaj, trzeba. Kozackie. No i co? Co jest potrzebne w sumie wieśniakom? Jest na pewno potrzebny jakaś profesja, nie? No. Takie ściany. Ooo, sztos, no. Takie ściany będą spoko. Ej, ale drzwi im robimy normalnie? Drzwi chyba, nie? Muszą mieć drzwi. Czyli co? Trzeba będzie zamknąć to jakoś w ten sposób. No, albo ten, albo szkłem, stary. Albo szkłem, no. Ale nie, dobra, póki co możemy zrobić w ten sposób. Teraz można zrobić tak, a jak będziemy mieli szkło, no to... Ale mamy bardzo dużo piachu teraz, pamiętasz? Bo na pustyni wykopaliśmy wtedy. Dziwnie to wygląda. No nie no, szkłem trzeba. Bo tak to słabo to wygląda niestety, jak się szkło nie zrobi. Co da? Coś się skończyło, tak? Czekaj, ale co się skończyło? Czekaj, bo ja szkło tutaj mam. To drewno do ścian. A nie mamy żadnych sadzonek? Czekaj, zobaczę w skrzynkach, czy są sadzonki. Trzymamy trochę tego drewna, z tego co widzę. Jeszcze troszeczkę naprawdę malutko. O, są te moczki kostne. No i przecież bone bloki mamy z netheru. Tak? To bone bloki to jest całe mnóstwo moczki kostnej. No. Ja mam 3 staki kości w ekwipunku, stary. To kurde. To na spokojnie nam wystarczy. Dobra. No. Tylko tutaj tak, jeżeli chodzi fraggers o ten dach, trzeba będzie go zrobić wyżej. Dawaj, stawiaj te sadzonki. Ale mamy dużo drzew! Trochę za dużo! I co, szybą jak to ustawić? Dobra, tutaj chyba szyba, nie? Ej, w taki sposób, czy jedno głębiej, jakby szyby powinny być jedno głębiej, czy tak? A, okej, okay. No rzeczywiście, racja, dobra. No, lepiej to wygląda w ten sposób. Jest spoko teraz nawet, mi się podoba. I co, i drzwiczki trzeba zrobić, tylko że mogę zrobić tylko pomarańczowe. To już są dwie hobbicie chatki też tak naprawdę. No, czekaj, zaraz zobaczę jak to wygląda. A to wyrobicie go też w środku? No, proste, a co, zostawisz co? Wieśniaka w pustym domu? To po co mu ten dom? To tak jakbyś kupił mieszkanie stary i go nie urządził. Zipek, gdzie masz szkło? W kieszeni. To obstaw. Trzymaj jedno. Co? No jedno tylko mam. No i co? Tego cobblestone'a musimy na stone'a przerobić jeszcze. To zrobię od razu piecyki dla tego. Dla wieśniaka. Oni korzystają z piecyków? Chyba nie. Ej, jak my się wysilamy dla tego jednego villagera? O co chodzi? Czy on będzie miał taki bogaty domek? Ściany z drewna normalnie. Z desek to rozumiem, ale kurde z drewna. Oh yeah. Ej, mój domek jest epicki, stary. Co jest twoje epickie? Domek. Ale przecież on jest taki sam jak... O nie, tam też jest cobblestone. To chodź tutaj, stary. Chodź i zobacz. Co zrobiłeś? Pokaż. A. Zobacz. Że szkło? To jest szkło, mordo, a nie jakieś biedne, przezroczyste. Ty chcesz patrzeć przez nie? Ale ty wielki tu dom robisz, ty. A my mamy malutki, ale słuchaj, drogi, ale mały. Jest git, ciasne, ale własny, dokładnie. Co oni robią? Ty, no panie. Teraz pobieg, jak już... Ty, bo on do lawy wejdzie. Jaka wielka jest ta lawa, co tu się dzieje? Dobra, trzeba będzie się zająć płotkami. O nie, co on robi? Co jest? Weź go wsadzaj do łódki. Mordo! Ej, nie ma łódki! No kurde, skraftuj ją! Dobra! Proszę, świetnie, idę. Ja skraftuję szybciej. Dobra, idę z łódką! O, zamknięty. Trzymaj łódkę! No i bardzo dobrze. Zabieraj go stąd. Dobra, dokończymy ten nasz domek. Ej, trzeba im zrobić tutaj ultra bezpieczne miejsce, stary, po prostu. Trzeba zrobić zagrodę, w której oni będą sobie chodzić i do której nigdy nie wejdą w ogóle zombiaki żadne. No tak, tak, trzeba już teraz się zająć tą zagrodą. One potrzebują swojego azylu. No bo tak to uciekają, się nie czują bezpiecznie. Ty, tylko fraggers, bo oni zrobili strasznie wielki ten dom. Już zrobili mu jeszcze pokoje. Nie no, dobra, nie zajmujemy się aż tak domkami dla wieśniaków, kurde. Tak, 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 trzeba to zrobić. Dobra, co, gdzie zrobimy? Dobra, obraz trzeba. O, obraz zrobię chyba u siebie, wiesz? Ej, no ty złodzieju pomysłów! Idź ty. Ej, a co wy robicie? Aha, taki robicie! No póki co takie, no. Aha. Dobra, to wypuszczam drugiego. Ale jeszcze nie mają zagrody. Dobra, w sensie wypuszczam go z tego z tej zagrody. Z tej drewnianej, że nic nie widział, człowieku. Jak ty trzymasz swoich, kurde... Przecież to ty! Pracowników. Go tu wpakowałeś. Co, zrobiłeś? No, można ich wypuszczać z łódek. Ale na pewno wszystko jest pozamykane, w sensie... Na pewno, 100%. No, ja nie wierzę tym twoim 100%. Ziemniaki mogą żyć swoim życiem w końcu. No, to panowie, łóżka. Dawajcie, który dom wybierzecie? A do łóżek potrzebna jest wełna. 33, wystarczy. A.
No, no. Dobra, i co? Profesję im dajemy też. Trzeba jednemu wieśniaka zrobić z jednego, a drugiego... Jak się rozmnaża ich? No, muszą być drzwi stare i łóżka. To wszystko? No. Łóżko ma jeden. Drugiemu też dam. Gdzie chcę, gdzie ma mieszkać? Na razie tu, tak? W Hobicie noże. Później zrobimy tamten. O, tak. Dobra. O, nice. Mamy to. Patrz. I teraz co? Tu? Ej, mój wieśniak już zamieszkał w domku, stary. W moim. Tak? Pamiętasz, a skąd jak mówiłem? O, ciekawy, który wybierze który. No to mój został wybrany pierwszy. Do twojego nadal nie chcę wejść. Woli stać pod drzewem. Skąd wiesz, że już zamieszkał? Po prostu wszedł, tak? To wszystko. No. Tam. No i stoi sobie. Stoi cały czas na skrzynki. No to może zmieni zdanie jeszcze, jak zobaczy ten dom. A. Na luzie. Co którym? Za tym czy za tym? Jest o, genialny. Mój też już jest tutaj. Za tym, nie? No dobra. Ej, sztos. To mamy nasze wieśniaki. Stary, tak. Trzeba im zrobić profesję i rozgrzewanie, stary. Ups. O nie, źle zrobiłem. Nieobrane drewno, sawannowe. Trzeba zrobić takie same ściany jak zipek. Jakie? A przecież u nas są normalne ściany. No właśnie, ale my musimy ściągać, stary. Trzeba te traptory. Dobra, jest git i teraz tak. Pyk, 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 pyk. Dobra, jest git. I teraz tak. O! I tuwa! Czemu? To trzymaj, bo ja nie wiem, o co chodzi. Ej, zipek! No? Kto z was pierwszy mnie znajdzie, ten kozak. Dobra. Mam dla was zadanie. Jestem na terenie działki. To jesteś pewnie w wodzie na samej górze. Tylko, że ostrzegam, że lecę z mieczem. O ty! O ty! Znalazłem cię! Mnie niby? A co? To mi miało być znaleźć, a nie ganiany. No wiem. Aha, okej. Okay. Ale wiesz, że problem jest taki, że jeżeli to tak zostawisz, to teraz w ten sposób, jak zrobię, to teraz nigdy nie wejdziesz. Bo się nie da otworzyć. Trzeba otworzyć wszystkie i tylko zamykać co najwyżej. Bo to chodzi o to, że możemy wejść. Ale nie da się wejść. No teraz się nie da w tą stronę. Trzeba zrobić tak, jak było wtedy. To jest, chodzi o to, że to jest jakby schron. Ej, czekaj, teraz nie można też wbić? Czemu? Nie, nie można w ogóle. Teraz zobacz. Okej, okay, teraz będzie można, no. Tylko nie tak, tak, o. I teraz można tak, tak i wjechać. I teraz tak, pyk i fragres już się nie dostanie. Chyba, że mu otworzymy. No. I teraz mu otwieramy. O, i teraz możesz sobie normalnie wejść. Jeee, sztos. Nice. Ale mam ukrytą bazę. Zarąbiście. Szkoda tylko, że ono wszystkim wie już teraz. To było bez sensu. Jeszcze nie wie Tremo. A, to otwórzcie mi. Masz. Gdzie, z której strony? Dobra, Tremo, szukaj nas. Tremo, znajdź nas. Pomocy, co jest? Tremo, Tremo, gdzie zginąłeś? Dobra, biegniemy do niego, szybko, chodźcie. Jest na spawnie. Dobra, ja do niego lecę. Skoro tak. Lecę do ciebie, Tremo, gdzie jesteś? Na spawnie gdzieś? Tu gdzieś był spawn chyba. Na górce, właśnie na której. Sztabiuja. Musisz pokazać, na której górce są. Chcesz, to mogę ci dać ten. Mogę ci dać elytrę na teraz, żebyś szybko sobie poleciał. O nie! Wieśniak popełnia samobójstwo! Jak to? Co się dzieje? Nie, 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 wchodź gdzie? Tu! Gdzie? Co? Nie, ale co, nie wchodź co? Tu! Do wody wpróbował, tak? Udusić się? Tak. Co nie, ty, człowieku? Nie, wpływał i zeskakiwał. Ej, dobra, dajemy im, słuchajcie, jeszcze na sam koniec te profesje. Jakie profesje im dać? Jak się robiło w ogóle to? Liberalian. Książka jest potrzebna i potrzebny jest jeszcze ten dla rolnika. Czy ktoś pamięta, jak się robiło? Pulpit. Dokładnie. Jest potrzebny, no. Pulpit, tak. Ja mam u siebie w pokoju. Ja mam u siebie na kompie. Na pewno książka jest potrzebna i drewno po prostu. O, jest, dobra, mamy to. Dobra, i kompostownik się robiło w ten sposób. Gitara, mam oba. Gotowe, słuchajcie, będziemy mieli profesję u obu. Zobaczymy w ogóle, jakie się od razu enchanty nam trafią. Znaczy enchanty, itemy, które chcą. Nie wiem, nie mam pojęcia za bardzo, jak się rozmnaża. Piszcie w komentarzach, jak się rozmnaża osadników. I uwaga, pyk, jeden ma lektern. Naszemu dałem, nasz jest uczony, oczywiście. O nie. Nasz jest uczony, a wasz to jest co? Wieśniak. Proszę, no, pięknie. Ale czemu obaj siedzą u was? Dobra, słuchajcie, zboże mamy za emeraldy i marchewki za emeraldy. Tak wygląda, jeżeli chodzi o wieśniaka, a ten gość nasz nie chce zbytnio w ogóle przyjść do naszego domku. Ej, czy to mi się nie podoba, serio? Czy to mi się tutaj bardziej podoba niż ta w naszym? Oni żyją w parach przecież. Dlatego będą siedzieli razem. Potrzebujemy więcej wieśniaków, potrzebujemy jeszcze jedną parkę, żeby zamieszkały w tamtym domku. Nie ma itemów? Dobra, trudno, Tremo, to znajdziemy nowe. Dawaj, dawaj do nas. Dobra, no i co? No nic, no, tu będzie ściana z samych wełn. Trzeba dać temu też profesję, dobra, zabieramy z naszego domku uczonego. Skoro nie chce, to nie. Nasz domek spoko. Możemy my tu zamieszkać, jeżeli będzie trzeba. I tam oh, się yeah. podoba. Mi się tu podoba bardziej niż u was. Sorry. Proszę. I ty jesteś no, uczonym. I co ty masz? Ty masz papier za emeraldy i emeraldy za bukszelfy. Okej. Okay. No to będziemy musieli ich ulepszać, słuchajcie, w kolejnych odcinkach. A my dziękujemy wam tymczasem, słuchajcie, i widzimy się w następnych odcinkach. Minecraft to duo! Elo! Dokładnie. Na razie. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, by był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!